szokującej dantejskie sceny rozgrywają się w Szwajcarii. O tym mówi Jasnowidz Jackowski. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednie dla Szwajcarii, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat sytuacji, jeśli chodzi o Szwajcarię. Na temat tego kraju wypowiedział się Jasnowidz Jackowski, który otrzymał właśnie informację maila, rozmawiał nawet po prostu z kobietą właśnie ze Szwajcarii i ta kobieta alarmuje, mówi w ten sposób: Genewa, tam jest potężna śmiertelność, tam jest strasznie, jeśli chodzi o Szwajcarię, przerażająca sytuacja związana praktycznie tutaj z koronawirusem, z liczbą osób zakażonych, a także śmiertelnością. Ja od razu powiem, ja nie będę przedstawiał tutaj statystyk, tak, bo przede wszystkim ja nie jestem jakiś tam główny urząd statystyczny, żeby przedstawiać. Te statystyki tak ulegają zmianie. Poza tym statystyki to jest jedno, tak? Liczba osób, które są zakażone. Bardzo dużo osób przechodzi praktycznie koronawirusa bezobjawowo. Dużo ludzi umiera, tak? Może w Szwajcarii troszeczkę ten po prostu ta służba zdrowia lepiej funkcjonuje niż w Polsce. Natomiast wiemy, że to ma wpływ praktycznie na całe społeczeństwo, tak? Na funkcjonowanie. Natomiast przekaz medialny, czy po prostu przekaz, jeśli chodzi o informacje dotyczące śmiertelności, nie jest on pełny, tak? Najlepsze informacje płyną właśnie od tych osób, które tam mieszkają i takie informacje mają. No i właśnie ta kobieta rozmawiała z Jasnowidzem Jackowskim, tak? I mówi, że ona jest po prostu przerażona, że tym, co się dzieje praktycznie w Szwajcarii, że to jest straszne, co tam się dzieje, że jest bardzo duża, potężna praktycznie śmiertelność. Tak właśnie mówiła ta kobieta. No i tutaj Jasnowidz mówi, że no to nie były słowa praktycznie na wyrost, tak? Że ta kobieta no, nie była jakaś zlękniona, przerażona, no bo wiadomo, jeżeli na przykład ktoś ma tutaj po prostu jest w wieku starszym czy podeszłym, tak, nie mówię, że ta kobieta była, ale i na przykład kilka osób z jego otoczenia pomiera, no to już myśli, że przerażony, że wszyscy umierają, tak, no trzeba po prostu szerzej patrzeć. Tu było praktycznie szersze spojrzenie na całą tą sprawę, jeśli chodzi o tą kobietę. I ona mówi, że jest praktycznie przerażona tym, co się dzieje w Szwajcarii. Może jako tako Szwajcaria sobie daje radę, tak, po prostu z tymi osobami zakażonymi, tak, ale żniwo praktycznie tej choroby jest bardzo duże, jeśli chodzi o osoby, które umierają na koronawirusa i też na po prostu nie przez koronawirusa, ale przez to, że ta służba zdrowia, no, nie funkcjonuje do końca tak, powinna funkcjonować. No, tu jest przede wszystkim oczywista sprawa, że tak koronawirus powoduje zatory, tak, jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo medycy wszystkie ręce praktycznie na pokład po to, żeby ratować osoby, które są zakażone koronawirusem, które mają objawy, które się znajdują w szpitalach, no a potem jest problem, jeśli chodzi na przykład o planowe zabiegi, one są przesuwane. I tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie służba zdrowia w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, tylko na przykład w Polsce to jest bardziej nagłaśniane, pokazywane są na przykład te rozmowy, tak były pokazywane w serwisach informacyjnych, jeśli chodzi o dyspozytorów, gdzie dyspozytor po prostu tak wzywał karetkę, znaczy była wzywana do dyspozytora karetka, on zarządzał karetką i musiał wzywać policję do szpitala, bo po prostu lekarz będący na izbie przyjęć w szpitalu nie chciał przyjąć jakiegoś pacjenta, tak? No więc to są to praktycznie dantejskie sceny, przerażające praktycznie historie. No i tutaj ta kobieta mówi, że w Szwajcarii wcale ten obraz nie jest taki kolorowy, że tam jest po prostu straszna sprawa, straszna praktycznie śmiertelność, mówi, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o Genewę, tam jest strasznie, tak mówi Jasnowidz Jackowski, że tak właśnie ta kobieta mówiła, tak, że po prostu tak się, to się dzieje. No my w Polsce to oczywiście, tak, te informacje, które do nas napływają, to głównie o tym, co się dzieje w Polsce, tak, to jest dominowane praktycznie przez serwisy informacyjne. Wiemy też, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo osób zakażonych. Na początku koronawirusa to były Włochy, to była Hiszpania, no ale też są inne kraje przecież w Europie, tak. No słyszeliście po prostu w serwisach informacyjnych, nie wiem, ile osób jest zakażonych w Austrii, w Szwajcarii, to są zdawkowe czy pojedyncze informacje, natomiast jaka jest praktycznie tam sytuacja, tak? Na przykład mnie zaskakuje, że w ogóle Niemcy no podają liczbę osób zakażonych, ale na przykład nie mówią, że jest tam alarmowo, że to po prostu jest bardzo duży problem, tak? To o tym się w ogóle po prostu w Polsce nie mówi. Wiadomo, że Niemcy na pewno są zabezpieczeni, dobrze przygotowani, ale żadna służba zdrowia jakby w dzisiejszych czasach nie jest przygotowana na to, co po prostu przynosi koronawirus i skutki tego koronawirusa, tak? Więc to jest sprawa. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, na przykład o której nikt nie mówi, żadne media o tym nie informują, że przybywa bardzo dużo ludzi, którzy są ozdrowieńcami,
ale nie mówi się o tym, że oni potem chorują na różne choroby, czy organizmy są ich osłabione. Więc na przykład ktoś przeszedł koronawirusa w grudniu tamtego roku, już jest ozdrowieńcem, czy po prostu jesienią tamtego roku, ale na przykład na skutek tego, że ma słabszą odporność, czy po prostu przeszedł ten wirus, jakieś inne ma dolegliwości, musi chodzić do lekarzy, czy po prostu choruje pośrednio lub bezpośrednio związane z koronawirusem. O tym się nie mówi, tak? No więc te statystyki, ja nie jestem, jak mówiłem, nie jestem głównym urzędem statystycznym, żeby tutaj podawać jakieś statystyki, nie ma sensu, tak, jeśli chodzi o liczby, bo prawdziwe po prostu ta skala to jest to, co właśnie ludzie mówią, tak, to co po prostu rzeczywiście ludzie zauważają, to co widzą po prostu po sobie, ile osób jest zakażonych, ilu ludzi faktycznie umiera. Czyli przerażająca sytuacja, jeśli chodzi o Szwajcarię, tak, to co się faktycznie tam dzieje, chociaż wydawałoby się nam z perspektywy Polski, także Szwajcaria, no to kraj bogaty, stabilny, oczywiście nam się kojarzą po prostu banki szwajcarskie, także tam po prostu ludzie zamożni, no ale to też nie jest wyznacznikiem, że ktoś po prostu jest zamożny, czy ma pieniądze, a to co koronawirus go nie złapie, no to o niczym nie świadczy, tak, o w żaden sposób po prostu to nie świadczy, nie zabunkruje się, nie będzie mieszkać w lepiance, bo i tak musi mieć kontakt z ludźmi, funkcjonować, zawsze jest narażony taki człowiek po prostu na to, że się zakazi koronawirusem, no i też kwestia po prostu odporności, ja bym powiedział w ten sposób, że właśnie niektóre społeczeństwa mogą gorzej znosić koronawirusa, które przygotowane są właśnie do takich cieplarnianych warunków, tak, klimatyzacja, nie przeziębić się, wszędzie poruszanie się samochodem, brak po prostu takiej odporności jakby wykształconej. Oczywiście to nie jest jakby wyznacznikiem, tak, że musi się człowiek hartować, musi być morsem, żeby przyjąć koronawirusa, ale niewątpliwie to też ma po prostu wpływ, tak, to też ma praktycznie wpływ. No więc ta sytuacja, która ma miejsce w Szwajcarii, ta kobieta mówi, że ona jest praktycznie alarmująca. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie i jak wygląda sytuacja na przykład w krajach, w których wy mieszkacie, bo wiem, że sporo osób mnie ogląda, to są ludzie praktycznie na całym świecie, w Europie, a także na całym świecie, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Jak tam praktycznie ta sytuacja wygląda? No w Stanach Zjednoczonych to jest po prostu przerażająca sytuacja, tak? To, co się dzieje, ile tam jest osób zakażonych. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem na przykład przerażony, bo Trump w momencie, kiedy właśnie był ten koronawirus, bardzo szybko zawiesił połączenia lotnicze, jeśli chodzi o Azję. On mówił w ten sposób, pamiętam, na początku 2020 roku, jak jeszcze nie było dużo osób zakażonych w Stanach Zjednoczonych, że każdego dnia do Stanów Zjednoczonych przyjeżdża 200 tysięcy ludzi z Azji. No i mówi, jakie to jest zagrożenie potencjalnie, chociażby połowa z nich po prostu była zakażona koronawirusem, to ten wirus bardzo szybko się rozprzestrzeni. No i rzeczywiście ten wirus się rozprzestrzenił, pomimo tego, że były po prostu wprowadzone te po prostu tutaj te obostrzenia. Ale mnie na przykład dziwi kwestia, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo w Europie to możemy powiedzieć, tak, komunikacja, mieszkamy po prostu bardzo często w blokach, tak, tak, na przykład tu w Polsce, natomiast Stany Zjednoczone, większość ludzi praktycznie mieszka w domkach jednej rodziny, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tam na przykład bardzo mocno się rozwija kwestia z e-sklepy, zakupy po prostu internetowe, dużo ludzi po prostu, większość korzysta z samochodów, to jest to rzecz oczywista, mało ludzi korzysta z komunikacji, tak, jeśli chodzi o zakupy, no na przykład galerie handlowe funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych, to było dla mnie szokujące, że one funkcjonują bardziej dla seniorów, którzy biorą sobie kiki, idą na Nordic Walking, spacerują po tych galeriach handlowych, no rzecz po prostu irracjonalna w kontekście Polski, tak, u nas oczywiście wyprawy cotygodniowe, ludzie na zakupy idą w sobotę i tak dalej, natomiast no i każdego dnia, a natomiast w Stanach Zjednoczonych to zupełnie inaczej wygląda, bo większość ludzi robi zakupy praktycznie przez internet, oczywiście robią zakupy w tych marketach, Walmart i tak dalej, natomiast to inaczej wygląda struktura i wydawało mi się, że ten wirus tam się tak szybko nie rozprzestrzeni, a jednak, tak? I że ta służba zdrowia powinna być lepiej przygotowana, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, większe nakłady finansowe, chociażby teraz jak jest kwestia tej szczepionki, no to Stany Zjednoczone powinny przekształcić swoje linie produkcyjne, jeśli chodzi o firmy farmaceutyczne, na produkcję tylko szczepionek. No ale wiadomo, że tych ludzi bardzo trzeba dużo zaszczepić, tak? No bo na przykład była sytuacja, że w tamtym roku, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to oni chyba po prostu tam jakiś producent samochodów, nie będę już mówił marki konkretnie, ale na F, to właśnie przekształci linię produkcyjną i produkował właśnie płyn do dezynfekcji, tak? Że jedna tam z linii produkcyjnej została przekształcona właśnie po to, żeby produkować właśnie płyn do dezynfekcji. Także no jestem trochę zdziwiony, jeśli chodzi o skalę koronawirusa, która ma miejsca w Stanach Zjednoczonych, ale widać, że też w innych krajach wcale to tak po prostu kolorowo nie wygląda, tak jak na przykład tutaj w Szwajcarii. Ale czy są jakieś miejsca bezpieczne w Europie, gdzie ktoś może powiedzieć, ja ucieknę tam, nie wiem, do Liechtensteina, do Luksemburga, ucieknę gdzieś, nie wiem, do Estonii, tam jest bezpiecznie. No to jest Janusz Jackowski mówi, że nie ma takiego po prostu miejsca bezpiecznego w Europie, że Europa to jest stosunkowo mały kontynent, że taki sam los praktycznie spotka każdego tutaj w Europie, w
każdym kraju, bo były pytania a propos, czy jest bezpiecznie Irlandii, w Belgii, Holandii, w Niemczech po prostu, czy wracać do Polski. No tutaj jasno jest mówi, że oczywiście w innych krajach może być bezpieczniej bardziej pod kątem wybuchu wojny, gdyby doszło do wybuchu III wojny światowej, bo w Polsce będą te bazy wojskowe, tak, dla obcych wojsk. Natomiast w innych krajach po prostu, no dzisiaj na przykład może być dużo osób zakażonych w takim kraju, a następnego dnia w innym kraju. To jest kwestia skokowa, tak? Dzisiaj na przykład w Polsce mamy po 5-6 tysięcy osób zakażonych koronawirusem, a może się okazać, że za miesiąc będzie już po 20 tysięcy, więc ciężko jest tutaj, chyba że ktoś by po prostu, nie wiem, przenosił się tak po prostu tam, gdzie jest mniej osób, liczba osób zakażonych z kraju do kraju. No ale to jest bezsens, tak? To nie ma sensu na dłuższą metę, tak? Nawet ci bogacze, którzy mają jachty jakieś tam po 100-200 metrów długości, setki milionów euro warte, no to też muszą zejść na ląd, muszą korzystać, muszą kupić owoce, warzywa, korzystać z usług, te jachty też się psują, mają personel, który funkcjonuje, tak? No to nie ma jakby szansy, żeby się dzisiaj tak przed tym uchronić. Jedyną szansą, przynajmniej tak to przedstawiają media, no to jest chyba szczepionka, tak? Miejmy nadzieję, czy nie, że ona rzeczywiście jest skuteczna i że nie ma jakichś tam skutków związanych z nią. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam. Trzymajcie się, zostawcie suba, napiszcie w komentarzach co na ten temat, co dzisiaj. Cześć.